Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! Do mnie Wojtek. Tak naprawdę dzwoni się do mnie Wojtek. Jest umówiony albo Wrocław, albo Poznań. Jest podana data w maju. Niby będzie zapewniona tam najlepsza obsługa, wiesz, wiele kamer i tak dalej. Niby ma komentować bardzo znany streamer z CSGO, komentator. Ale kurde, ja nadal naprawdę na papierze nie mam żadnego kurwa przeciwnika. Nie mam żadnego przeciwnika na papierze. Niby obiecują, że Wardęga. No kurde, no nie o to chodzi. Ja byłem w styczniu. W styczniu byłem na Suwałkach i w Białymstoku. W styczniu przy Agnieszce. Znaczy przy Agnieszce. Agnieszka wtedy. Nie pojechała. Ja wtedy w galerii w Białymstoku podpisałem umowę na walkę. Że ta walka się odbędzie, że będzie super, fajnie, że będzie Rafonix, potem miał być Góral, potem miał być Polak, potem miał być Bones BGC, teraz miał być Wardęga. Ja po prostu jestem zdezorientowany. Ja wiele straciłem przez ten okres, który no, opuściłem te streamy. Stream był tam raz w miesiącu i tu, ten, to i tamto, nie? Treningi tam są robione, jaką chwilę czasu. Tu teraz nie chodzi o to, że jestem, wiesz, jakiś wielki potwór, czy nie? Bo ja nigdy nie byłem jakimś wielkim potworem, nigdy nie umiałem się dobrze bić. Tylko się tam wiarę bronić. Więc jeżeli do końca tygodnia, czyli do tego piątku, oficjalnie teraz mówię, jeżeli do piątku nie będę miał biało na czarnym przeciwnika, rezygnuję z tego, bo jeżeli gala ma być w maju, ja mam mieć tylko, nie wiem, kwiecień i początek maja na przygotowania, czyli półtora miesiąca, bo kurwa nikt nie umie od stycznia mi powiedzieć, że na pewno będzie ze mną walczyć, to ja w półtora miesiąca to kurde, co ja zrobię ty? Ja chcę mieć biało na czarnym, na papierze, teraz wam mówię szczerze, Wojtek tam Boxdel gada z nim Wardęgą. Jeżeli chcecie mnie, to ja chcę tylko mieć przeciwnika i mogę walczyć tam, nie? Bo nie będę, wiesz, bo powiedzą dwa tygodnie przed galą, o, ten wychodzi. No to kurwa, ci powiem, no to fajnie, ale no wiesz, za późno trochę to sam wyjdę i kurwa przegram, pierdol dostanę, wiesz. No dobra, no. Nie, ja po prostu chcę, aby ludzie wiedzieli, z kim będzie walka. Wiem, że strona również w przyszłym tygodniu ma ruszyć. Mają być w końcu dowody na to, że ta gala będzie. Będą informacje i będziecie wszystko wiedzieć. Ale ja po prostu chcę presję wywrzeć na organizatorach, czy tam, nie wiem, na Wojtku, czy kimkolwiek, że ja albo wracam do streamów i robię swoje, jak robiłem. I robię swoje streamy długie, czy się długie, po prostu tak, jak ja chcę. I robię to, co ja chcę na streamach, albo jednak będzie ta walka, ograniczam alkohol, tak wiecie, że chociaż dać sobie radę, dać się wszystko w ciągu 2 miesięcy, więc możecie to wszystko tam im przekazać.